Właśnie kradnę swoją pierwszą grę z Robloxa w moim potężnym komputerze. Oj, dostałem 3 dolary. A wiecie czemu to robię? Bo mój kochany dziadek, który uczy teraz chemii, głupi policjanci po niego przyszli i chcą go wsadzić do więzienia. Ponoć jakieś kryształy cukru w swoim laboratorium robił czy coś. Muszę go stąd wyciągnąć. Więc oto moja przyczepka, którą odziedziczyłem po dziadziusiu. Fajna, nie? Nawet mam swojego Lil Nasa X, który tutaj dla mnie tańczy. Wiem, że lepiej od niego śpiewam. O, i mój ojciec, który może ode mnie oberwać, bo poszedł z mlekiem i nie wrócił. Rozwińmy naszą przyczepkę za dolca. To wygląda jak jakaś piwnica. Nie no, spoko. To niby jest zwykła przyczepka, a jednak tam mam piwnicę. To wcale nie jest tajne laboratorium mojego dziadziusia, który robił cukier i sprzedawał go złym ludziom. Nie, 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 ja się tu po prostu będę uczył i kradł kolejne gry. O, teraz making memes, tworzenie memów kradnę. Już sobie uploaduję. Tylko dlaczego mój internet jest taki wolny? O, już się zaploadowało i mam 5 dolców. Więc teraz mogę zatrudnić z własnej woli mojego przyjaciela. On wcale nie siedzi tu za karę i na siłę, on nie jest zmuszany do niczego. On chce tu pracować, prawda? O, już kopiuję kolejną grę. Co tam kopiujesz, przyjemniaczku? O, to będzie coś o Rainbow Friends chyba. Kopiuj, kopiuj! Musimy dziadziusia wyciągnąć z pierdla. No jest, 3 dolary zarobił. Gitara. O, za 6 dolców mogę kupić lepsze reklamy. Potem za 28? Ile? Nie no, to jest drożyzna. A, inflacja jest przecież, zapomniałem. To przez ciebie! Zobaczmy teraz, jak ukradnę gierkę, ile dostanę siana. Nie no, ja muszę wymienić ten internet. Przecież to jest jakaś masakra. Ale dostałem 5 dolarów. Nie no, gościu, co ty śpisz? Wstawaj! Kopiuj grę, szybciutko, kopiuj. O, teraz tworzy, dobrze, w naszym studio teraz będzie. Jest, 6 dolców. A to ja 6 dostaję. To ja nie umiem nawet policzyć, ile to jest 6, dobre. Ja wezmę sobie podwójny hajs na godzinkę. A co mi szkodzi? Yeah, mamy na 60 minut, 2 razy hajs. No i 11 do... Halo, policja, przecież 6 plus 6 to jest 12. Jakie 11? Wstawaj, dziadu! Muszę szybko zatrudnić kolejnego kumpla. Dawaj, chodź tutaj. Pracuj, pracuj tu dla mnie. Dziadzio czeka. Bo jak zarobię milion, to będę mógł dziadka wyciągnąć. Oho, a to jest moja złota rybka. Zobaczcie, ją też kiedyś ratowałem. Piękna. Aha, czemu ona nie żyje? Ukrałem. A no tak, mafia mi ją zabiła. Moja rybcia. Nie no, ten znowu śpi. Wstawaj! Muszę zrobić więcej upgrade'ów. Aha, i to tylko po 1 dolarze. Czyli teraz będą gry warte 7 dolców. Wstawaj, gościu! Czyli chyba 14. Zobaczmy, czy mnie oskamowała gra, czy nie. 13! 7 plus 7 równa się 14! Oszustwo! Lepszy internet kosztuje 999 robuxów. Biorę to! Będę miał najszybszy internet na całym świecie! No i co teraz? Uwaga, zobaczmy. Making game. O nie, wydaje mi się, że to chyba w ogóle nic nie przyspieszyło! Czy ja właśnie straciłem 999 robuxów tak o? Nie wierzę. Mam maksymalnie szybki internet i w momencie, jak teraz kradnę gierkę, to przynajmniej będzie się uploadować szybko, ale to nie działa na nich! Ja nie wierzę teraz. Dawaj, kolejnego kumpla. A może muszę kupić szybkie okradanie. Uwaga, 500 robuxów teraz. Making game. Dobra, robią grę, kopiują i. Nie no, to dalej jest wolno. Ja nie wierzę w to. Właśnie wydałem 1500 robuxów, żeby oni wcale szybciej nie pracowali. Świetnie, fajnie. Oszustwo! To przez ciebie, ty! Wszystko przez ciebie! Wstawaj, gościu! Ty też! O, tu jest plaskaczer za 400. On będzie plaskacze sprzedawał moim pracownikom i nie będę już ja ich musiał bić. No to trzeba tu upgrade'y na razie zrobić, większe. Czyli teraz mamy 9 dolców za gierkę. Oj, teraz się zgadza, 18. 9 plus 9, 18 jest git. Czy ja powinienem się zacząć o siebie martwić? Dziadziuś gotował w piwnicy cukier i zaczął go sprzedawać brzydkim ludziom. A ja teraz hakuję Robloxa i kradnę gry. No super, mam geny. No ja sobie kolejnego gościa zatrudnię. Pracuj, pracuj, mam nadzieję, że nie będziesz tak leniwy
leniwym dziadem jak te darmo zjady. Ja im płacę, a oni śpią. Chociaż nie, tak naprawdę chyba im w ogóle nie płacę. Ale i tak macie pracować. Pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Kocham cię, Lil Nas X. Wyłączyłem grę, bo muszę coś sprawdzić. Wejdę do niej jeszcze raz. Wezmę sobie tego vana i zobaczmy, czy oni będą szybciej pracować, czy nie. Okej, okay, jest 18 dolców. Dawaj, pracuj, 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 szybciej. Jest szybciej. Czyli musiałem... Ale jaja, teraz jest tutaj maska. Oj, tak pracują szybciej, że teraz wszyscy poszli spać. Super. Wstawać! Musicie pracować mi tu. Dziadka musimy wyciągnąć z pierdla. No ładnie gra oszukuje. Dopiero po przelogowaniu się game passy zadziałały. Teraz higher slapper. O, gościu, pa. Słuchaj no, bekon. Jeżeli ktoś z moich ziomków zaśnie, musisz im zrobić o tak. No musiał oberwać, żeby inni też oberwali. Idź, bij tamtych, bij szybko. Patrz, śpią. No pracuj. O, bij, uderz go, uderz go. O, dobrze. Nie wolno bić ludzi, pamiętajcie, nie wolno bić. No chyba, że kradną dla was gry w Robloxie, no to tutaj możecie. Faster Slappers. O, jeżeli to kupię, to on będzie szybciej biegał i szybciej bił moich przyjaciół. Fajnie, zapłaciłem Robuxy za to, żeby bić moich przyjaciół. Chyba jestem złym przyjacielem. I ogólnie to wydaje mi się, że byłbym lepszym przyjacielem, gdybym im cokolwiek płacił. Sorry, inflacja, nie stać mnie na zapłatę dla pracowników. Dawaj kolejnego frienda. I teraz już chyba szósty. Dobrze, pracujcie dla mnie. Mam 100 fanów, więc mogę sobie tutaj wykupić jakieś rzeczy. O nie, to jest produkcja cukru mojego dziadka. Nie no, wyrzućcie to, wyrzućcie, bo jak tu policja przyjdzie, to przecież mnie zamknął też. To nie taki plan, ja mam go wyciągnąć, a nie siedzieć razem z nim. Rozwińmy sobie naszą przyczepkę za 200. O, tu będzie jeszcze więcej ziomków. A to wygląda, jakby tam była piwnica. Pewnie tam są małe kotki. Chcecie zobaczyć małe kotki w piwnicy, widzowie? No to niestety musimy na razie zarobić pieniądze. To ja zatrudniam kolejnego gościa. I byłoby szybciej, gdybym więcej upgrade'ów zrobił, ale to jest co... O, teraz po 2 dolce. Czyli już 13. Nie no, ale oni się tak obijają, że ja nigdy nie zarobię, no. To przez ciebie, to twoje geny, a masz, dziadu. Potrzebuję więcej ziomków. Ja już muszę tu plaskaczera zatrudnić kolejnego, bo ja nie wytrzymam. Biję ich od godziny. Ej ty, gościu, a masz lepa. Musisz tak samo robić tym pracownikom niewdzięcznym. Ale szybciutko po biega. Pięknie, dobrze. No i można zatrudnić kolejnych. A tu mogę jakieś beczki sobie kupić. Aha, to beczki mojego dziadusia. Wcale nie podejrzane. Ciekawe, co on tu trzyma. Na pewno cukier. Policja go zatrzymała za cukier. Pamiętajcie, drogie dzieci, nie jedźcie cukru, bo jest niezdrowy i może was zatrzymać policja i pójdziecie do więzienia. Wcale nie kłamie. Potrzebuję więcej. Pracuj dla mnie. Czy ja w ogóle kiedyś zarobię ten milion? Ślęczę tu i muszę kupować kolejne upgrade'y, które prawie nic nie dają. Rozwińmy sobie... O, piwnica za 2000. No tak, i mogę tu kolejnych przyjaciół zatrudniać. Teraz będziecie siedzieć w piwnicy. Będę mówił, że tu są małe, wesołe kotki i będę ich tam wrzucał. A potem będą pracować całą wieczność. Genialny plan. Ale na razie muszę sobie kolejne upgrade'y porobić. Ale za ten czas mogę sobie tutaj rozbudować mapkę. I mogę sobie grilla zrobić. Jakie steki piękne. Mięsko, dawaj mięsko. Oj, co to jest? Monte Carlo z lat 80? Pokaż to. Wow, dostałem furę. Ale ma fele. A działa to? Działa? Działa. Dawaj, jedziemy. Ale szybko jadę, co? Jedziemy na koniec mapy, do końca, dawaj! Wow, jak daleko jadę. Hakujemy grę, jedzie... Co to było? Ale jaja, nie da się dalej przejść, to jest niewidzialna ściana. Ale mnie oskamowali, ja chciałem stąd wyjechać po dziadka. Ale się dzieje to, bo muszę zarobić najpierw milion. Aha, świetnie, samochód przestał działać, muszę wracać teraz z buta. No ja nie wytrzymam! Więcej upgrade'ów. Wow, o 6 dolców awansowało.
Ale teraz kasa zaczyna popylać. Uuu, będziemy bogaci. A nie, nie będziemy, bo muszę dziadka za milion wyciągnąć. O ile teraz więcej będzie hajsu? O 7 dolców, dobrze. Lubię pieniążki. Czas zaciągnąć pierwszych biedaków niczego nieświadomych do piwnicy. Zostaniesz tu już na zawsze. No i teraz to już chyba pozostaje tylko czekać na zarobienie miliona. Troszkę się zasiedziałem, dziadziuś, idę po ciebie, mam 1,5 miliona. Dziadziuś. Wyciągnij dziadka z więzienia. Idziemy tam. O, przyniosłeś pieniążki, ale twój dziadek lubił więzienie? Dziadku, no coś ty, czyś ty oszalał? Pędziłem całe życie wystraszony. Wystraszony rzeczy, które mogą się przydarzyć, albo się nie wydarzyć. 50 lat pędziłem tak. I w końcu się ocknąłem o 3 w nocy. I w końcu jestem spokojny. O, zostawił mi coś, dziadziuś. Gdzie to jest? Gdzie to jest? O, jest jego liścik. Przepraszam, nie opuszczę już więzienia, ale masz kryształowy cukierek? Czysty z mojego laboratorium. Sorry, dziadku, ja nie chcę twojego kryształowego cukru. Wy też takich kryształowych cukierków nie ruszajcie. Wbijajcie na odcinek pode mną, bo też na pewno wam się spodoba.